Proszę pana. Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze powracają, no będzie po prostu, jeszcze tam kadencja się kończy panu Rzeplińskiemu, no i potem właściwie musi być nowa osoba, ale ta osoba teraz po prostu, wybór tej nowej osoby, to się słyszy, że znowu po prostu może być ta sama osoba tej samej opcji. Proszę pana, no to, że już mówimy w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, mówimy o opcjach, świadczy o tym, o braku wiary w niezawisłość Trybunału Konstytucyjnego. No, bo to już albo opcja, albo niezawisłość, to już nie ma o czym mówić. Więc ja uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłaby likwidacja Trybunału Konstytucyjnego i przekazanie materii, którymi Trybunał Konstytucyjny zajmuje, do Sądu Najwyższego. Nic by się nie stało, żadne zło dla państwa by z tego nie wynikło. Są państwa, na przykład Stany Zjednoczone, gdzie materiami konstytucyjnymi zajmuje się Sąd Najwyższy i nie ma nic złego się nie dzieje. Natomiast jeżeli już... No tak, ale to dla sędziów, a nie dla nas, więc dlaczego mielibyśmy się kierować interesem sędziów? My się powinniśmy kierować interesem państwa. Interesem państwa, interesem obywateli. Jeżeli już ktoś nie może wytrzymać bez Trybunału Konstytucyjnego, a coraz więcej ludzi w Polsce nie może wytrzymać bez Trybunału, tak, no ja myślałem, że na przykład głównym takim zmartwieniem emerytów to są choroby, jakie ich tam trapią, niska emerytura, brak środków na zakup lekarza, a okazuje się, że nie, że Trybunał Konstytucyjny i orzeczenie, że nie jest opublikowane, zaczepiła mnie na rynku w Gnieźnie. Taka pani, bo szedłem tam katedrę sobie obejrzeć, ale okazało się, że jest pikieta Nowoczesnej na rynku i tam zbierają podpisy, żeby opublikować orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i ta pani do mnie z tym podpisem, ja mówię, nie ma pani większych zmartwień, tylko tu by... A ona mówi, nie mam. Ja mówię, dlaczego wdaliśmy się w dyskusję? Wreszcie powiadam, bo ja jestem tu ważnym posłem Nowoczesnej i to tu spełniam misję. Ja mówię do niej, czy mogę zadać pani osobiste pytanie? A ona mówi, proszę bardzo. Ja mówię, czy pani jest konfidentką którejś z tajnych służb? Trochę się zarumieniła, ale mówi nie. Ja mówię, to nie jest pani ważnym posłem. To nie jest. Więc jeżeli ktoś, więc proszę państwa, jeżeli ktoś nie może wytrzymać, tak jak ona, bez Trybunału Konstytucyjnego, no to dobrze, tylko jeśli poważnie mamy o tym rozmawiać, mówię, najlepszym rozwiązaniem byłaby likwidacja i tyle, ale jeśli już ktoś nie może wytrzymać i poważnie mamy o tym rozmawiać, to co jest podstawowym zajęciem, co jest podstawową misją, zadaniem Trybunału Konstytucyjnego? Recenzowanie prac Sejmu, ustawodawczych prac Sejmu pod kątem ich zgodności z konstytucją państwa. W takim razie Sejm nie powinien być stroną w wyborze, tylko, bo to nikt nie powinien być sędzią we własnej sprawie, prawda? W związku z tym, jeżeli już ma być Trybunał Konstytucyjny, to ja wiem, że nie ma zaufania, załamało się zaufanie do środowiska sędziowskiego w tej chwili, ale no coś musimy zaryzykować, żeby samo środowisko sędziowskie wyłaniało z siebie kandydatury, spośród siebie kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego, na każdy wakat 3 kandydatów. I prezydent, który nie jest uczestnikiem tego sporu, wybierałby z tych 3 jednego. Jakby go wybrał, no to musiałby go zaprzysiąc, prawda? Nie byłoby problemu z kryzysem przysięgowym. I mielibyśmy skompletowany Trybunał Konstytucyjny z pominięciem Sejmu. Dlaczego? Proszę państwa, Trybunał Konstytucyjny powinien być apolityczny, prawda? No, sami sędziowie tak mówią, że powinien być apolityczny. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami wybierany jest on przez Sejm, a więc najbardziej upolityczniony organ ze wszystkich możliwych organów państwowych. Więc jak ktoś wierzy w to, że najbardziej upolityczniony organ ze wszystkich organów wyłoni z siebie apolityczną jakąś reprezentację,
no to ja nie mogę mu zabronić, żeby w to wierzył, ale sam w to nie wierzę. Dlatego uważam, że taka zmiana byłaby pożądana i pozwoliłaby nam na uniknięcie różnych tych, a najlepiej byłaby w ogóle likwidacja Trybunału Konstytucyjnego i przekazanie materii konstytucyjnych Sądowi Najwyższemu. I ale tyle. Konstytucja. Proszę? Konstytucja. No to wie pan, łatwiej zmienić konstytucję niż wywrócić do góry nogami całe państwo. Zresztą ta konstytucja, mówiąc nawiasem, moim zdaniem jest niezbyt dobra, ale to jest temat na inną prelekcję. Powiem tylko tyle, że na przykład autorzy konstytucji, tej z 97 roku, musieli uważać prezydenta nie tylko za wariata, ale za wariata wyjątkowo niebezpiecznego. Dlaczego tak uważam? Otóż zwykłemu wariatowi zakłada się jeden kaftan bezpieczeństwa i wszyscy uważają, że to wystarczy. A prezydent w konstytucji ma założone aż dwa kaftany. No to musiał być uważany za wariata wyjątkowo niebezpiecznego. Zilustruję to przykładem, żeby nie być głosownym. Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, zgodnie z konstytucją, ale z własnej inicjatywy w siłach zbrojnych nie może nawet kiwnąć palcem, przepraszam bardzo, nie może nawet kiwnąć palcem, musi wszystko robić na wniosek prezesa Rady Ministrów albo na wniosek ministra obrony narodowej, więc ma założone dwa kaftany bezpieczeństwa. Czyli musiał być uważany przez autorów za wariata wyjątkowo niebezpiecznego. No pewne światło na to rzuca okoliczność, że jednym z autorów tej konstytucji był Aleksander Kwaśniewski. Bo on coś musiał o sobie wiedzieć, prawda? Ale to nie musimy się kierować jego poglądami przecież aż tak niewolniczo. Proszę bardzo, pan, za chwilę, bo pan jeszcze... Trybunał Konstytucyjny ma skazę od urodzenia. Dlaczego? No bo został powołany przez generała Jaruzelskiego na usprawiedliwienie stanu wojennego. Nie, akurat się nie zajmował tym. Akurat się nie zajmował tym. Ja nie uważam, żeby akurat była to skaza jakaś, której nie dałoby się usunąć, albo w ogóle, żeby to była skaza konieczna, że akurat Jaruzelski go powołał. Ja nie mam żadnego nabożeństwa do generała Jaruzelskiego, ale no, jeżeli generał Jaruzelski na krzesło, by powiedział krzesło, to ja bym się z nim nie spierał. No, być może tam w niektórych sprawach to i on mógłby mieć rację, prawda? I nie to jest przyczyną wadliwości Trybunału Konstytucyjnego, że generał Jaruzelski wpadł na pomysł, żeby go powołać, czy za jego czasów został powołany, tylko dlatego, że sam tryb jego powoływania jest obciążony wadą, moim zdaniem, nie do usunięcia. Nie do usunięcia. I ja się o tym przekonałem, kiedy Trybunał, kiedy była wydana na podstawie konstytucji jeszcze PRL-owskiej, ordynacja wyborcza w 1991 roku, w której zostały obdarzone przywilejami wyborczymi mniejszości narodowe, komitety wyborcze mniejszości narodowych. Napisałem wtedy list do Trybunału Konstytucyjnego, że jest to sprzeczne z artykułem 81 Konstytucji, który to był jedyny przepis karny w konstytucji tamtej, który zabraniał jakiegokolwiek uprzywilejowania albo dyskryminacji ze względu na przynależność narodową. Pod karą, pod groźbą kary zabraniał. I wiecie państwo, co mi odpowiedział Trybunał Konstytucyjny? Bo zwracałem uwagę, że to jest naruszenie, złamanie zasady równości obywateli wobec prawa. Trybunał Konstytucyjny odpowiedział mi, że równość wobec prawa ma miejsce wtedy, kiedy prawo obywateli traktuje nierówno. No, orwellowskie zupełnie poglądy. I się przekonałem, że Trybunał Konstytucyjny ma poczucie misji. Kieruje się nie prawem i sprawiedliwością, tylko poczuciem misji. I to nie, już generał Jaruzelski wtedy nie miał nic do gadania. Drugi taki przypadek, kiedy się zetknąłem z poczuciem misji Trybunału Konstytucyjnego, to była uchwała lustracyjna.
bo rząd Jana Olszewskiego został obalony 4 czerwca 1992 roku, ale uchwała lustracyjna nadal obowiązywała, nie została uchylona. Nadal obowiązywała i trzeba było coś z tym zrobić. No i Trybunał Konstytucyjny, ponieważ została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego ta uchwała, że jest sprzeczna z Konstytucją, to Trybunał Konstytucyjny się nią zajął. Byłem na tej rozprawie. No i wyglądało na tak, że przewód sądowy został zamknięty o godzinie 14:30 i profesor Coll zapowiedział, że wyrok będzie ogłoszony półtorej godziny później, o godzinie 16:00. No i tak było. O godzinie 16:00 Trybunał wmaszerował na salę i profesor Coll odczytał wyrok uznający, że uchwała lustracyjna jest sprzeczna z Konstytucją, a następnie odczytał 30 stron maszynopisu uzasadnienia. Państwo rozumiecie, półtorej godziny minęło od zakończenia przewodu sądowego. I kiedy już wychodziliśmy stamtąd po wszystkim z mecenasem Bednarkiewiczem, który jako poseł stawał w imieniu Sejmu, to on mówi tak, panie Stanisławie, byłoby trochę przyzwoiciej, gdyby przynajmniej o jeden dzień odroczono wydanie tego, ogłoszenie tego wyroku, to te 30 stron by przyzwoiciej wyglądało. Święte słowa. Napoleonowi udało się nawet sporą część Europy zjednoczyć, ale na krótko. Na krótko. Drugim takim politykiem, który próbował zjednoczyć Europę, był wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler, któremu też udało się Europę zjednoczyć, ale też na krótko, no i ogromnym kosztem. Cała Europa została skotłowana, całe narody znienawidziły Niemców. To jest prawie pewne, że młodzi ludzie się zbuntują. Powiedzą, do diabła z tymi starcami, wampirami. Nie będziemy się tu dla nich poświęcać, zażynać, do chloru z nimi. I pojawi się w katolickim społeczeństwie, pojawi się masowe poparcie dla legalizacji eutanazji.